Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy mnie dobrze widać i dobrze słychać? Pierwsza pani Dagmara potwierdza, pan Łukasz drugi również. Pan Dawid, pani Patrycja, pan Tomek, widzę, że piszą. Pani Sylwia. Okej, widzę, że po kolei wszyscy potwierdzają. Poczekamy jakieś jeszcze 2 minuty, żeby każdy miał możliwość i czas, żeby się zalogować i powoli zaczniemy. Proszę też napisać, czy prezentacja jest dobrze widoczna dla Państwa. Widzę, że po kolei potwierdzają wszyscy. Damy jeszcze minutkę, ewentualnie tym, co szykują sobie kawę. I będziemy zaczynać. Dzień dobry, pani Zosiu. No myślę, że już wszyscy się zalogowali, więc już tak oficjalnie witam wszystkich serdecznie w ten niedzielny poranek. Dziękuję serdecznie za chęć wysłuchania mojego wykładu. Nie wiem, jak u Państwa, w Warszawie noc była deszczowa, teraz poranek całkiem słoneczny, całkiem przyjemnie. Dzień się zaczął. Rozumiem, że już wszyscy po porannej kawie gotowi do tego, żeby zaczynać. Zanim zacznę omawiać prezentację, jedną taką sprawę, taką prośbę porządkową. W trakcie prezentacji, jeżeli będą Państwo mieli problemy techniczne, czy nie będą mnie słyszeli, widzieli dobrze, to proszę pisać na czacie. A ewentualne pytania, które by się pojawiły w temacie już samej prezentacji, proszę zostawić sobie na sam koniec. Będziemy mieli na końcu kilka minut czasu na to, żeby zadać pytania, a ja będę starał się na nie wszystkie od razu Państwu odpowiedzieć. W trakcie prezentacji odpowiedzi na pytania będą dość skomplikowane, więc proszę zachować je na sam koniec. To zaczynamy. Proszę Państwa, nazywam się Wojciech Dobrowolski, jestem dyrektorem sprzedaży rynku spa and wellness w firmie Nova Group. Moja przygoda z branżą beauty zaczęła się 18 lat temu. Przez pierwsze 4 lata, poznając branżę, zajmowałem się głównie sprzedażą produktów kosmetycznych, akcesoriów, sprzętów niezbędnych do funkcjonowania gabinetów kosmetycznych.
Natomiast po 4 latach, po nabraniu doświadczenia, po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy, przyszedł moment na zajęcie się troszkę poważniejszymi rzeczami i zacząłem wtedy pracę właśnie w Nova Group i zacząłem zajmować się tworzeniem i doradztwem w zakresie nowoczesnych stref beauty, spa and wellness. Od projektu zaczynając po przestworzenie pełnych koncepcji, podobór wyposażenia, meble, sprzęt, urządzenia. Kompleksowo. Tak więc zajmuję się tym w tej chwili nieprzerwanie od 14 lat i cały czas chcąc się rozwijać, biorę udział w różnych konferencjach, targach i tak dalej. A dzisiaj chciałbym troszkę przekazać Państwu swojej wiedzy pozyskanej na temat technologii bezdotykowych. Myślę, że o mnie już wystarczy. Domyślam się, że Państwo nie są ze mną, żeby słuchać o mnie, tylko chcieliby posłuchać o wykładzie i o urządzeniach, technologiach bezdotykowych. Więc zaczynamy już główną część. Rozwój technologii bezdotykowych. Szeroko rozumiany rynek beauty, spa i wellness na całym świecie już od wielu, wielu lat notuje zauważalny wzrost zapotrzebowania na technologie bezdotykowe. Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele czynników. Jednym z nich jest sytuacja związana z rynkiem pracy. Od wielu lat słyszę praktycznie w każdej rozmowie z właścicielami nowo powstających salonów, klinik czy hoteli spa, że boją się, że nie uda im się zatrudnić odpowiedniej ilości kadry, gdzie mają jej szukać, czy na pewno będzie ona miała odpowiednie kwalifikacje i tak dalej. Po tych już długoletnich doświadczeniach oceniam, że proces rekrutacji dla każdego nowo powstającego miejsca jest najtrudniejszy i ten problem narasta z roku na rok. Dlatego uważam, że narastający ten problem z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry specjalistów jest jedną z głównych przyczyn poszukiwania nowych technologii bezdotykowych, które dają możliwość przeprowadzenia całego spektrum zabiegów bez konieczności udziału wspomnianych specjalistów. Jak pandemia ma się do tego trendu i do wykorzystywania technologii bezdotykowych? Obecna sytuacja związana z pandemią przyczyniła się do zmiany trybu życia w większości z nas. Praca online, ograniczenie kontaktów osobistych, wyjazdów i prywatnych, i tych służbowych, wyjść do restauracji czy siłowni i tak dalej, wpływa na nas wszystkich. W nowej rzeczywistości dąży się też do tego, by maksymalnie zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa poprzez dotyk. Dlatego wiele osób skłania się do poszukiwania zaawansowanych, bezdotykowych technologii, bezpiecznych i efektywnych, które pozwalają na przeprowadzenie całego spektrum zabiegów. O jakim spektrum zabiegów mówimy? Głęboko relaksacyjne, niwelujące stres, pozwalające na holistyczny odpoczynek, poprawę samopoczucia oraz te pielęgnacyjne, odchudzające, modulujące sylwetkę czy detoksykujące. Można również przypuszczać, że choroby związane nie tylko bezpośrednio z wirusem, ale także te pośrednie z nim związane na podłożu psychologicznym, między innymi powiązane ze stresem, przeciążeniem umysłowym czy wypaleniem zawodowym, będą nam towarzyszyć w najbliższych miesiącach, a zapewne latach. I tu z pomocą również przychodzą innowacyjne, bezdotykowe technologie, które w znacznym stopniu są odpowiedzią na obecne pojawiające się bolączki. Pierwsze urządzenie, pierwszą technologię, którą chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić, to jest Float Spa. Float Spa jest to jeden z ciekawszych rozwiązań, tak zwany floating, czyli metoda przywracania równowagi organizmowi i prosty, bardzo prosty sposób głębokiej relaksacji. Floating polega na swobodnym unoszeniu się ciała na powierzchni wody, która osiąga bardzo przyjemną w odczuciu temperaturę 36-37 stopni.
A pełną wyporność, którą osiągamy poprzez dodanie do wody odpowiedniej ilości leczniczej soli Epson, czyli siarczan magnezu, roztwór ten jest na poziomie 30%. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć tą pełną wyporność i lewitujemy na wodzie, tak jak widać w kapsule tutaj na zdjęciu, jak pani lewituje. Cały seans, wszystko odbywa się w specjalnie skonstruowanej, komfortowej kapsule, którą również widać na zdjęciu. W kapsule tej możemy zredukować praktycznie do zera odczuwanie takich bodźców jak dźwięk, światło czy zapach. A najważniejsze też poprzez wyporność, że nie odczuwamy siły grawitacji. Gdy nasze ciało dryfuje w warunkach całkowitej izolacji zmysłowej od bodźców zewnętrznych, lekko kołysząc się na powierzchni roztworu, nasz mózg wtedy jest w stanie odpocząć. Dlaczego? Głównie dlatego, że nie ma potrzeby, żeby nasz mózg w tym momencie kontrolował pracę mięśni. Wtedy jest w stanie totalnego odpoczynku i to wpływa bardzo kojąco na nasz organizm. Stan nieważkości dodatkowo łagodzi wszystkie napięcia fizyczne występujące w kręgosłupie, w ramionach, biodrach i nogach. Floating, a fale mózgowe. Bardzo ciekawe zagadnienie. Koncept kapsuły do floatingu oparty jest na deprywacji sensorycznej. W sytuacji odcięcia wszelkich symulatorów zewnętrznych, o których już wspomniałem wcześniej, ludzki umysł osiąga tak zwany stan alfa lub teta. Jest to stan poprzedzający głęboki sen, podobny do stanów wywołanych przez techniki relaksacyjne, hipnozę, medytację, jogę czy masaż, zarówno z fizycznej, jak i mentalnej perspektywy. Co bardzo ważne, istotne i udowodnione, godzina sesja floatingu ma poziom relaksacji porównywalny z około 4-6 godzinami snu, co oznacza, że jesteśmy w stanie zrelaksować się mniej więcej 4-5 razy szybciej. Jest to doskonała, naukowo udowodniona, efektywna metoda odprężenia i pełnej relaksacji. Badania wykazały, że przyjemne wrażenia podczas sesji są również wynikiem uwalniania się ogromnych ilości serotoniny i endorfin, czyli tak zwanych hormonów szczęścia. Jednocześnie redukujemy przy tym hormon stresu, co umożliwia nam wtedy pełną relaksację. W kapsule można skorzystać z sesji 30, 60, 90 bądź 120-minutowych. Proszę sobie wyobrazić poziom relaksacji po dwugodzinnej sesji. Ja już na samą myśl czuję się bardzo, bardzo zrelaksowany. Mamy na tym slajdzie pokazane dwa zdjęcia. Jedno z terapii z zabiegu, właśnie jak lewituje klientka w wodzie, więc obrazowo Państwo widzą, jak wygląda sesja we floatingu. Wspominałem o tym roztworze 30%, który w pełni, dzięki któremu jesteśmy w pełni wyporni. Przy zachowaniu tego stężenia nie jesteśmy w stanie obrócić ciała, więc nie ma problemu z tym, że moglibyśmy ewentualnie zanurzyć się bądź przekręcić głowę i zalać sobie twarz wodą. Naprawdę sprawdzałem to sam podczas sesji, próbowałem się obkręcać, jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli chodzi o zdjęcie samego urządzenia, proszę zwrócić uwagę, że jest widoczna kapsuła, ale również widoczne jest za kapsułą cała technologia,
wraz ze zbiornikiem, w którym przetrzymywana jest woda, ten roztwór do sesji. Dlaczego to jest takie istotne? Bym powiedział, że to jest wręcz kluczowe, ponieważ większość dostępnych na rynku kapsuł do floatingu nie posiada takiego systemu. Zazwyczaj ta woda w kapsule jest na stałe w niej i czeka, jest oczywiście w jakiś sposób filtrowana i czeka ten roztwór, ta woda na klienta, więc klient po kliencie wsiada, wchodzi do tej samej wody, co poprzednia osoba. W Float Spa to rozwiązanie jest dużo bardziej zaawansowane. Woda, roztwór jest przechowywana cały czas w zbiorniku, w pomieszczeniu technicznym, gdzie podtrzymywana jest temperatura tej wody. W momencie, gdy klient przychodzi na sesję i na panelu sterowania uruchamia program, czy to osoba, która go wprowadza, czy już sam jest w stanie odpalić ten program, ten roztwór wlewa się do kapsuły, ale wlewa się od razu i jest poddawany czterokrotnej filtracji. Wlewa się też do czystej, zdezynfekowanej, przygotowanej kapsuły. Więc ta kąpiel jest przygotowana specjalnie dla klienta. Jest wtedy zachowana pełna higiena i pełne bezpieczeństwo. Po sesji floatingowej ta woda wypompowywana jest do tego zbiornika, który widzimy na zdjęciu. Podczas wypompowywania również jest czterokrotnie filtrowana, więc proces tej dezynfekcji jest zachowany, a po wypompowaniu tej wody z kapsuły możemy też kapsułę wyczyścić, zdezynfekować i przygotować dla każdego klienta, żeby ten klient miał pełne poczucie, że jest to zabieg dedykowany dla niego i że jest to pełni higieniczny zabieg, żeby nie miał żadnych oporów. Korzyści wynikające z floatingu. Tych korzyści jest bardzo wiele. Są to korzyści fizjologiczne i psychiczne. Na tą chwilę omówimy krótko fizjologiczne. Jak widzą Państwo na slajdzie, podciążenie kręgosłupa i mięśni i stawy to poprzez wyporność, uwalnianie od ostrego i trwałego lub przewlekłego napięcia to również związane jest z wypornością. Przyspiesza leczenie stawu, rwy pulszowej, lumbago, naciągniętych mięśni i skręceń. Bardzo dobre w momencie osób aktywnych fizycznie i sportowców. Wyraźnie zmniejsza objawy przewlekłego bólu, na przykład migreny. Wspiera wszelkie procesy lecznicze, kręgosłupa szyjnego, złamania kości itd. I również obniża wysokie ciśnienie krwi, zwalnia tętno. Dalsze korzyści fizjologiczne, rozszerzenie naczyń krwionośnych, w tym naczyń włosowatych, zwiększając dopływ krwi do każdej komórki w organizmie. Bardzo zauważalne zmniejszenie stresu związane z przejściem do stanu alfa-teta. Bardzo pozytywny i kojący wpływ ma na skórę, zmniejsza łuszczycę oraz trądzik poprzez sól Epsom. Łagodzi bóle reumatyczne, łagodzi jetlagi, zespół nagłej zmiany strefy czasowej. Poprawia samopoczucie poprzez uwalnianie endorfin, co już wspominałem wcześniej. Pomaga również w odchudzaniu. Korzyści psychiczne, które mamy przy korzystaniu z sesji we floatingu, synchronizuje półkulę mózgu, zmniejsza częstotliwości fal mózgowych, czyli doprowadza nas do głębokiego stanu relaksu. Poprawia koncentrację, kreatywność, produktywność. Równoważy nadmierne pobudzenie spowodowane czynnikami środowiska i również spowalnia metabolizm. Wspiera medytację, trening autogenny i również super learning. Zmniejsza stres, wzmacnia odporność na skutki stresu w dniach następujących po sesji flotacyjnej. Jak widzą Państwo, korzyści tych fizjologicznych i psychicznych jest bardzo wiele i naprawdę jestem
również dobrym przykładem, korzystałem nieraz z sesji floatingowych, to się sprawdza. Dlaczego float spa? Większość rzeczy już zostało powiedzianych, więc jeszcze tylko krótko przypomnę. Kompleksowy higieniczny system czyszczenia wody, czterokrotnej filtracji wody i możliwość wyczyszczenia, przygotowania kabiny. Backwash jest to system ułatwiający właśnie czyszczenia tej kapsuły wewnątrz. Bardzo ważny aspekt to wnętrze kapsuły. Nie jest ono wykonane ze zwykłego, klasycznego akrylu czy jakichś fiberglasów i tak dalej. Jest to antybakteryjny akryl formowany próżniowo, który bardzo często używany jest do rynku medycznego. W kapsule mamy również terapię światłem RGB. Możemy je używać przy sesjach w zależności od podobań klienta. Mamy również system muzyczny podwodny, więc tę terapię dźwiękiem również możemy stosować w kapsule, również w zależności od upodobań klienta. Dodatkowo, żeby umilić, uprzyjemnić sesję, jest system aromaterapii i system nadłuchu świeżego powietrza, żebyśmy mogli swobodnie oddychać, korzystając z sesji. Do zobrazowania kapsuły Float Spa zapraszam Państwa serdecznie, tylko już po wykładzie, do obejrzenia 30-minutowego filmu, który jest dostępny pod poniższym linkiem. Film jest zbyt długi, żebyśmy go odtwarzali podczas prezentacji, dlatego zapraszam pod poniższy link, tam podczas tego filmu będą mogli sobie Państwo zobrazować dokładnie, jak wygląda sesja we floatingu. Przejdziemy teraz do drugiej technologii, do systemu SpaWave. SpaWave jest to rozwiązanie, które w pełni wpisuje się w ten trend. Jest zaawansowanym technologicznie systemem Binaural Acoustic and Dynamic Stimulation. Binaurualne z łaciny obojgiem uszu, akustyczna i dynamiczna stymulacja, która łączy delikatne fale dźwiękowe specjalnie dobranej muzyki, przenoszone przez wysokiej jakości słuchawki stereo z redukcją szumów, z wysoce wydajnym systemem masażu wibracyjnego zintegrowanym z powierzchnią leżanki i zintegrowanym z systemem muzycznym. Zdjęcie na slajdzie, które Państwo widzą, obrazują, jak wygląda sesja. Leżymy na komfortowej leżance, leżance MLW Amfibia z materacem wodnym, który jest podgrzany do mniej więcej 40-42 stopni. Na uszach mamy słuchawki, o których wcześniej wspomniałem, a na oczy zakładamy opaskę, żeby odciąć się również od światła. Dodatkowo pomieszczenie, w którym wykonywany jest zabieg, powinno być odpowiednio wyciszone. Jak już jesteśmy odcięci od zewnętrznych bodźców, takich jak światło i dźwięk, możemy przystąpić do sesji. Sesja jest sterowana komputerowo. Ta terapia akustyczna i wibracyjna trenuje mózg w zakresie relaksacji i korzystania z technik głębokiego relaksu. Wykorzystując określone wibracje i binaurualne częstotliwości audio, system umożliwia naprawdę nawet najbardziej zapracowanym umysłom osiągnięcie głębokich poziomów relaksu. Odbywa się to podczas 30- lub 60-minutowej sesji terapeutycznej. Podobnie jak medytacja, określone dźwięki spowalniają aktywność umysłową, a złożone częstotliwości audio dopasowane są do narządów oraz synchronizowane wibracyjnie działają konkretnie na centra energetyczne, czyli czakry ciała. Podobnie jak we floatingu pojawiają nam się fale mózgowe, na które działamy, ale zupełnie w inny sposób.
Niezależnie od tego, czy mózg jest w trybie czuwania czy spoczynku, impulsy elektryczne komórek mózgowych ujawniają się. Można je mierzyć jako fale mózgowe o różnych częstotliwościach w krzywych prądu mózgu. Fale alfa są niskiej częstotliwości, charakteryzują półsen lub stan podczas lekkiej medytacji. Fale teta natomiast znajdują się w fazie lekkiego snu, jak również w stanie głębokiej medytacji. I o te stany głównie nam chodzi, żebyśmy osiągali. Kiedy nasze fale mózgowe wibrują w trybach alfa i teta, jesteśmy w stanie głębokiego relaksu. Z drugiej strony fale delta określają głęboki sen. W tej fazie nasze samoleczenie, regeneracja staje się aktywne. System SPA-Wave powoduje, że jesteśmy w stanie osiągnąć alfa, teta, a przy najlepszym wdaniu też stan delta. System SPA-Wave został opracowany przez amerykańskich naukowców w celu skutecznego leczenia zaburzeń stresu pourazowego, w skrócie PTSD. Między innymi amerykańskich weteranów i został ten system z powodzeniem przeniesiony na potrzeby naszej branży, branży beauty i spa and wellness. Czym jest PTSD? PTSD jest to zaburzenie, które rozwija się u osób, które doświadczyły lub nawet słyszały z drugiej ręki o szokującym, przerażającym, bardzo niemiłym lub niebezpiecznym wydarzeniu. Objawy to są retrospekcje, koszmary, zwiększona produkcja fal mózgowych teta, nadmierna czujność, wstrząs nadnerczy, problemy z odczuwaniem emocji i również problemy z koncentracją, strach, przerażenie, poczucie winy lub wstydu, również złość, trudności w zasypianiu lub bardzo niespokojny sen. Szacuje się, że 8% Amerykanów, czyli ponad 24 miliony osób, cierpi właśnie na PTSD. Jest to równe całej populacji Teksasu. Ogromna ilość osób. Badania również pokazują, że 1 na 9 kobiet cierpi na PTSD, co niestety czyni je około 2 razy bardziej podatnymi na zachorowanie niż u mężczyzn. Clinical study ze szczegółowym rozwinięciem zaburzenia PTSD, statystykami dotyczącymi poziomu stresu i bezsenności oraz udowodnionym działaniem systemu SPA-Wave jest dostępny dla Państwa. Jeśli Państwo się zgłoszą do mnie po wykładzie, prześlę Państwu cały clinical study, bardzo szeroko opisany i rozwinięty temat PTSD, więc zachęcam serdecznie do zgłoszenia się już po prezentacji. Synchronizacja fal mózgowych osiąganych za pomocą systemu SPA-Wave. Jakie daje nam korzyści? Daje nam korzyści wspierania leczenia zaburzeń stresu pourazowego PTSD. Zmniejsza nam stres i wahania nastroju. Wspomaga leczenie lęków i ataków paniki. Zwiększa zdecydowanie kreatywność. Power napping i głęboki relaks w najkrótszym możliwym czasie. Wspiera nasz układ odpornościowy. Zwiększa naszą zdolność koncentracji. Pomaga zlikwidować mentalne blokady. Również jest skuteczną terapią bez udziału terapeuty. Poprawia jakość i ilość snu, co myślę, że pewnie każdy z nas w tych czasach chciałby poprawić. System SPA-Wave w tym pomaga. Pomaga również zmniejszyć objawy depresji i przewlekłego bólu. System SPA-Wave to 4 programy. 4 programy, 2 30-minutowe i 2 60-minutowe. 30-minutowe Touch Deep oraz 60-minutowe Gentle i Energy.
Każdy charakteryzuje się innymi tonami oraz siłą wibracji, aby można było dostosować ten program do potrzeby i upodobań klienta. Wave Touch, Spa Wave Touch, czyli program 30-minutowy, to program z lekkimi wibracjami, zaprojektowany w celu poprawy wrażeń z sesji, z masażu, z łagodną, relaksującą muzyką, tonami i naturalnymi dźwiękami. Zabieg Deep, głębokie wibracje, 60-minutowy program z głębszymi, wielokanałowymi wibracjami dla bardziej intensywnych doznań fizycznych, dzięki uporządkowanemu programowi głębokiej relaksacji. Kolejny 60-minutowy zabieg Gentle, wibracje całego ciała. Mieszanka lżejszych i głębszych wibracji przeznaczona zarówno do relaksu, jak i równoważenia czakr, zaprojektowana w celu polepszenia wrażeń z masażu głębokiego, zrelaksowanego stanu. I już ostatni, czwarty program Energy, 30-minutowy program bilansu energii. Program wibracji zaprojektowany, aby szybko zrównoważyć ośrodki energetyczne organizmu, a muzyka, tony i naturalne dźwięki pomagają zapewnić zrelaksowany stan psychiczny. System Spa Wave jest zintegrowany z leżanką Garienie MLW Amphibia, leżanką Wellness. Dzięki zastosowaniu maksymalnego komfortu materaca wodnego, który widzimy na slajdzie, stanowi idealną podstawę do systemu i do odbycia pełnej sesji w jak najbardziej relaksacyjny sposób. Na tej leżance poza sesjami Spa Wave możemy wykonać szereg innych zabiegów, jak wszelkiego rodzaju masaże, zabiegi na ciało czy pielęgnacje twarzy. Oczywiście te zabiegi muszą się odbyć już za pomocą terapeuty. O leżance nie będę się rozwijał bardziej w dzisiejszym dniu, bo naszym celem jest omówienie technologii bezdotykowej. Dodatkowy jeszcze jeden aspekt leżanki, dodatkowy atut to chromoterapia. Jest to kolejny atut, kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Bardzo szeroki wybór, możemy ustawić jeden z tych kolorów lub możemy ustawić program RGB, czyli zmiana w odpowiednim tempie wszystkich kolorów, co bardzo wpływa kojąco również na nasz umysł. Taka najnowsza, ciekawa informacja. Najnowsze badania kliniczne firma Garienie od kilku lat je prowadzi. I najnowsze te badania naukowe i kliniczne prowadzone przez autorytety z całego świata i najnowsze jej wyniki wykazały bardzo pozytywny wpływ łóżek koncepcyjnych od marki Garienie na autonomiczny układ nerwowy oraz na jego działanie i właściwości przeciwzapalne. To dotyczy właśnie omawianego systemu Spa Wave z MLW Amphibia, ale również innych koncepcyjnych łóżek jak MLX Quartz Psamoterapii. Widzimy tu na slajdzie informacje o tym, ale o psamoterapii dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo to również jest terapia, do której jest potrzebny terapeuta. Więc to innym razem. Na koniec systemu Spa Wave, zanim przejdziemy do następnego urządzenia, mam dla Państwa dodatkowy bonus. Dla osób zainteresowanych bliższym poznaniem się z systemem Spa Wave MLW Amphibia, mam przygotowane vouchery. Vouchery na darmowe skorzystanie z 5 sesji Spa Wave, 30 lub 60-minutowych. Dowolnie wybór należy do Państwa. W naszej siedzibie wystarczy
zgłosić się do mnie po prezentacji i taki voucher zostanie przekazany Państwu. Zachęcam bardzo do skorzystania. Można wtedy na własnej skórze i na własnym ciele przekonać się o pełnym dobrodziejstwu tej technologii, tego urządzenia. I moi drodzy, jesteśmy na półmetku. Mamy za sobą omówione dwa urządzenia, dedykowanie głównie do głębokiego relaksu. A teraz przejdziemy do omówienia innego rodzaju urządzeń. Urządzeń, które główne zastosowanie mają w pielęgnacji ciała i twarzy, z przewagą ciała. I pierwsze z nich to również produkt Garieni. Tak samo jak omawiany przed chwilą SpaWave. I chodzi o produkt MLX i3 Dom. Na początek MLX i3 Dom otrzymało nagrodę Wellness and Spine Innovation Award w 2020 roku. To tak na początek, żeby zacząć z pompą omawianie tego produktu. A teraz kilka słów o urządzeniu i technologiach w nim zawartych, które również są bardzo ciekawe, dzięki którym urządzenie właśnie otrzymało tą nagrodę. MLX i3 Dom daje nam potrójną terapię detoksykacyjną. Jest to zupełnie nowa generacja zabiegów detoksykacyjnych. Połączenie technologii długofalowych promieni podczerwonych FIR z plazmą oraz światłoterapią. Jest to totalnie technologia bezdotykowa. Koncepcja działa jako samodzielna terapia, nie są potrzebni do niej terapeuci. Po umieszczeniu klienta na łóżku i przykryciu go kopułą, a później jeszcze w dalszym etapie prezentacji pokażę taki kask, terapeuta nie jest potrzebny do wykonywania zabiegów. Zacznijmy od głównej technologii zawartej w MLX i3 Dom, czyli są to długofalowe promieniowanie podczerwieni FIR. Promieniki podczerwieni emitujące promieniowanie FIR są umieszczone w widocznej na zdjęciu kopule. O, tutaj w tej kopule są zamieszczone. Co to jest FIR? FIR jest najdalszą falą spektrum IR, która emituje wyłącznie ciepło i penetruje nasze ciało najgłębiej do 4 cm. Jest odpowiedzialne za zdrowe promieniowanie zawarte w świetle słonecznym. W przypadku fotosyntezy proces wykorzystywany przez rośliny do produkcji energii, bez której nie byłoby życia na Ziemi. Około 80% energii słonecznej to FIR, a 60% mieści się w zakresie 10-20 mikronów. Promieniowanie długofalowej podczerwieni są to niewidoczne długości fal światła, dłuższe niż światła widzialnego. Bezpieczny i korzystny FIR jest to pasmo energii całkowicie elektromagnetycznego spektrum, które było bardzo skutecznie wykorzystywane przez długi czas do leczenia, łagodzenia fizycznych dolegliwości i chorób. Tak naprawdę wszystkie żywe organizmy podlegają naturalnemu elektromagnetycznemu promieniowaniu docierającemu do Ziemi ze Słońca. Niewidoczne długości fal światła są pochłaniane przez komórki ciała i odczuwalne jako ciepło. A jak wiadomo, ciepło jest też dla nas bardzo przyjemne. To ciepło może być odbierane jest odbierane przez termoreceptory w ludzkiej skórze jako ciepło promieniowania, ponieważ ludzkie ciało w sposób naturalny również wytwarza promieniowanie FIR, czyli oddaje ciepło. Dlatego właśnie promieniowanie FIR jest bezpośrednio powiązane ze strukturami biologicznymi w naszym ciele, w tym z komórkami, błonami komórkowymi, płynami komórkowymi, zwłaszcza wodą, DNA, białkami. Dostarczenie dodatkowej energii w postaci FIR sprawia, że molekuły w naszym ciele wpadają w drgania, rezonans, pobudzając tym samym krążenie krwi w organizmie oraz białek.
które ma znaczenie dla ogólnej aktywności biologicznej w naszym organizmie. Czyli jest to tak zwany detoks. Woda w naszym ciele oraz komórki pobudzane są przez świr, wymuszając ruch na białkach, co powoduje reakcję wytwarzania i wydalania starych komórek. Korzyści, jakie z tego wynikają z technologii FIR, to stymulacja metabolizmu, zwiększenie detoksykacji, zwiększenie krążenia krwi, przyspieszenie regeneracji po wysiłku fizycznym, zdecydowane zwiększenie energii oraz łagodzenie stanów zapalnych. Dzięki wspomaganiu procesu detoksykacji organizmu usuwane są również z niego do 100% metali ciężkich, m.in. bar, nikiel, ołów, chrom, kobalt, arsen, kadm, miedź, aluminium, których nagromadzenie w komórkach jest odpowiedzialne za bóle głowy, osłabienie, drżenie mięśni, jak również alergie oraz wiele chorób autoimmunologicznych. Terapia plazmą PLT jest to druga technologia, którą możemy stosować jednocześnie z promieniowaniem FIR na MLX A3 DOM, ale również możemy ją stosować jako niezależny zabieg. Plazma w PLT przeznaczona jest na problemy skórne, przeciwstarzeniu się i rewitalizacji. Terapia plazmowa jest innowacyjną metodą zabiegów kosmetycznych. W trakcie aplikacji klienci są poddawani działaniu energii tlenu w postaci zastosowanych elektrycznie ujemnie naładowanych jonów. Na podstawie odkryć fizyki kwantowej terapia plazmowa to jony negatywne, ujemne, zebrane z otaczającego powietrza, a następnie są kierowane do specjalnie zaprojektowanego urządzenia PLT w połączeniu z terapią światła. Jony przenikają przez skórę, aby stymulować metabolizm komórkowy. Jednocześnie wdychane są również przez usta i nos, zapewniając w ten sposób pozytywne korzyści dla całego ciała, w tym narządów oraz mięśni. Najwięcej jonów ujemnych w powietrzu w środowisku znajduje się w lasach, nad morzem czy przy wodospadach. Również pojawiają się one po deszczu. Można śmiało użyć stwierdzenia, że im dalej od cywilizacji, tym więcej jest jonów ujemnych, czyli tych pozytywnych dla naszego organizmu. Na poniższym wykresie, pokazanym na slajdzie, widać stosunek jonów ujemnych do jonów dodatnich, tych negatywnych, w różnych lokalizacjach, środowiskach. Widać jednoznacznie, że czym większe zagęszczenie ludzi, tym więcej jest dla nas niekorzystnych jonów dodatnich. A przy zastosowaniu plazmy widać, że korzystnych jonów ujemnych jest więcej niż w okolicy nawet wodospadu. Więc plazma PLT tworzy naprawdę bardzo dużą ilość tych jonów ujemnych, co bardzo wpływa dobrze na nasz organizm i na pielęgnację naszej skóry. Korzyści wynikające z aplikacji jonów ujemnych są to widoczne odmłodzenie, gładkość skóry już po kilku aplikacjach, utrzymanie stanu zdrowia skóry, jest to widoczna poprawa skóry problematycznej, wzrost witalności i elastyczności, pozytywne również wsparcie metabolizmu w całym organizmie. Trzecia technologia, którą mamy zawartą w MLX A3 DOM, jest to światłoterapia. Terapia światłem znana jest na pewno Państwu bardzo dobrze, jest ona znana tak naprawdę od dawna. Stosowanie w leczeniu jej od 10-leci zakończyło się sukcesem. Efektem zastosowania kolorowego światła jest wzmocnienie jonami ujemnymi. Na zdjęciu widzimy
przysłowiowo najmijmy to, nazwijmy to kask, do którego za pomocą specjalnego generatora plazmy podawane są jony ujemne i one są w obrębie kasku emitowane, wdychane przez klienta. A widoczna na kasku ta biała obudowa to jest nakładka właśnie ze światłoterapią. Co oznacza, że jednocześnie jesteśmy poddawani trzem terapiom. Na ciało promieniowanie FIR, czyli ta kopuła, którą zasłonięte jest nasze ciało, i na twarz plazma PLT, czyli jony ujemne oraz światłoterapia. Terapia światłem ma również bardzo szerokie zastosowanie. Ono jest różne w zależności od koloru tego światła. Kolor czerwony odpowiada m.in. za wzrost tworzenia kolagenu, syntezy kolagenu, naprawę i odnowę skóry, działanie przeciwzmarszczkowe. Również zapobiega i zmniejsza blizny. A więc wspomaga przy gojeniu ran. Stymuluje tak zwane ETP w komórkach i zwiększa reprodukcję komórkową. Jeśli chodzi natomiast o światło zielone, wpływa one na detoksykację organizmu, a mamy też tą detoksykację przy okazji MLX i3 DOM, przy okazji korzystania z FIR. Działa przeciwbakteryjnie, łagodzi stres, wzmacnia również układ odpornościowy, buduje nasze mięśnie i kości. Działa też jako afrodyzjak. Jeśli chodzi natomiast o światło niebieskie, działa ono przeciwko egzemie łuszczycy, przeciwko trądzikowi, działa antyseptycznie, antybakteryjnie, przeciwzapalnie, ściągająco. Również przeciwdziała wydzielaniu sebum i dodatkowo łagodzi niepokój i wzmacnia również nasz układ odpornościowy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o MLX i3 DOM. Mamy trzecie urządzenie omówione w tej chwili. Czas mamy całkiem dobry, więc myślę, że spokojnie zdążymy omówić jeszcze czwarte urządzenie i będziemy mieli czas na ewentualne odpowiedzi na pytania. Cellis. Specjalnie na koniec zostawiłem to urządzenie, ponieważ jest to według mnie totalny hit, tak zwana wisienka na torcie. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ Cellis to jedyne na świecie urządzenie tego typu i hasło, które Państwo widzą, rewolucja w wyszczepianiu, jest w 100% uzasadnione. I znowu firma Garieni, czyli już po raz trzeci dzisiaj mamy innowacyjny produkt od tej marki, więc jak widać rośnie nam na rynku światowy lider technologii bezdotykowych, a ja mam wielką przyjemność reprezentowania tej marki na rynku polskim. Wspomniany Garieni we współpracy z partnerem, z firmą DMS Group z Francji, która jest ekspertem w dziedzinie diagnostyki obrazowej, wspólnie stworzyli Cellis. Jest to innowacyjne urządzenie, które nie potrzebuje terapeuty do modelowania sylwetki, walki z celulitem, wyszczuplania, ujędrniania oraz zmniejszenia masy ciała. Brzmi ciekawie i na pewno Państwo się zastanawiają, jak to jest możliwe. I zaraz to wszystko wyjaśnię. To całkowicie unikalne urządzenie wyszczuplające oparte na nowej metodzie zabiegowej celu masaż. Opiera się ono na opatentowanej przez firmę Garieni i DMS Group metodzie zabiegowej, opatentowanej technologii Total Slimming System, w skrócie TSS.
Jest to nieinwazyjny proces drenażu uderzeń, który jednocześnie działa na uda i biodra, a także pośladki lub mięśnie brzucha, w zależności oczywiście od pozycji klienta. Sesja w celi trwa zwykle 30 minut. Zgodnie z celami i programami wybranymi podczas fazy diagnostycznej, zabiegi obejmują od 1 do 10 indywidualnych sesji. O zastosowaniu już troszkę powiedziałem, przypomnienie, modelowanie sylwetki, podkreślenie, wydatnienie mięśni brzucha, wygładzanie powierzchni skóry, odmłodzenie cery. Wszystko to możemy uzyskać po skorzystaniu z urządzenia CELIS. Troszkę o samej technologii. Gareni CELIS wprowadza całkowicie nowe podejście do zabiegów wyszczuplających. Technologia TSS pozwala działać CELIS jednocześnie na wszystkich strefach. Dzięki zaawansowanemu intuicyjnemu narzędziu programowemu, które jest wbudowane w urządzenie, operatorzy mają dostęp do spersonalizowanych programów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. To się przekłada na pełną innowację, możemy równocześnie działać na wielu płaszczyznach, możemy przygotować zabiegi indywidualnie pod klienta, robimy to bezdotykowo, czyli bez terapeuty, no jest urządzenie bardzo, bardzo łatwe w użyciu. Technologia TSS, czyli Total Slimming System, jest to DNA urządzenia CELIS. Ta technologia posiada 96 tłoków. Każdy ten tłok ma długość 3 cm. I te tłoki właśnie działają na tkankę tłuszczową i mięśnie pośladków, brzucha lub biodra. Serią nieinwazyjnych ruchów drenujących, uderzeniowych, których intensywność i prędkość można regulować w oprogramowaniu. Ten unikalny proces jest kontrolowany przez zaawansowane oprogramowanie CELIS. Połączenie efektu drenującego i uderzeń na dużym stymulowanym obszarze jest podstawą działania celu massage. Zasada działania TSS, zasysanie i poruszanie skóry daje wrażenie lekkości. Uderzenia uruchamiają mechaniczną falę uderzeniową, która kompresuje tłuszcz i jednocześnie stymuluje naturalny proces detoksykacji organizmu. I połączenie drenażu, zasania i uderzeń na tak dużej powierzchni jednocześnie do optymalizacji efektu zabiegu. Do tej pory tylko mówiłem, a teraz troszkę odmiany. Zaproszę Państwa do obejrzenia krótkiego filmu. Trwa on niecałą minutę, gdzie będzie widać działanie urządzenia CELIS oraz technologii TSS. Dosłownie proszę mi dać sekundę. I już odpalamy. Widzę, że niestety jeden z filmów mi tutaj zniknął, ale zaraz sobie dam z tym radę. I zapraszam do obejrzenia.
Ok, film mamy obejrzany. Widzieli Państwo, jak wygląda urządzenie z bliższej perspektywy, na czym polega ruch tłoków i działanie uderzająco-drenujące. Tu mamy też zobrazowany ten mechanizm drenażu. Widzimy, jak tłok zasysa skórę, co powoduje, że adipocyty są usuwane i rozciągane przez falę mechanicznego drenażu. I widzimy też tą falę uderzeniową, czyli tłok uderza w skórę. Wtedy adipocyty są rozdzielone, silnie skompresowane falami mechanicznego uderzenia. I tutaj również mam dla Państwa przygotowany film. Film, w którym będzie widać, jak to wygląda w naszym organizmie. Proszę mi dać sekundę i już to będzie również minutowy film, więc też nie będzie trwał za długo. Ok, dziękuję bardzo. I już wracamy do prezentacji. I teraz to, co najważniejsze, czyli kluczowe korzyści przy zastosowaniu CELLIS. Jest to zmniejszenie podskórnej tkanki tłuszczowej, poprawienie wyglądu skóry. Jest to mechaniczne rozciąganie fibroblastów, zwiększa się dzięki temu produkcję białek, co poprawia jędność i napięcie skóry. Również przy zastosowaniu CELLIS usuwamy ciśnienie, przywracamy optymalny przepływ w układzie naczyniowym i limfatycznym i przygotowuje również nasze mięśnie i zapewnia szybszą regenerację. Technologia One Touch jest to tak naprawdę oprogramowanie, gdzie za pomocą intuicyjnego interfejsu ekranu dotykowego program zabiegowy możemy spersonalizować. Dostęp do protokołów można uzyskać jednym dotknięciem, a po rozpoczęciu zabiegu nie wymaga on żadnej interwencji. Zintegrowane protokoły zostały opracowane przez specjalistów od zdrowia, urody i pozwalają operatorom dostosować celu masaż do wybranych zabiegów i profilu klienta. W momencie, gdy klient przychodzi na zabieg, każdy otrzymuje kartę, swoją własną kartę, na której zapisywane są dane klienta oraz parametry zabiegu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie jednym przyłożeniem karty do panelu wczytywane są zapisywane wszelkie parametry i od razu można przystąpić do zabiegu. Nie trzeba tego nigdzie zapisywać w notatnikach czy w systemie salonu. Jest to wszystko zapisane na karcie. Oczywiście, jeśli jest konieczna zmiana parametrów, jest to możliwe bez problemu, w bardzo prosty sposób, na widocznym panelu. Na koniec hasło wydajność. Garmin CELLIS. No, urządzenie zostało zaprojektowane, by naprawdę sprostać wszystkim wymaganiom. Jest to pierwsze urządzenie na świecie o takim zastosowaniu i jednocześnie ma wyjątkowy, luksusowy i współczesny design. Jak we wszystkich produktach Garmini, a myślę, że mogę to w 100% potwierdzić własną osobą, pracuję z tą marką od 14 lat, wszystkie materiały i komponenty, które zostały zastosowane CELLIS i innych urządzeniach Garmini są najwyższej klasy i najwyższej jakości.
Na koniec mam przygotowany jeszcze jeden krótki filmik z Celis. Będzie najkrótszy, 18-sekundowy, który pokazuje jeszcze urządzenie w pełnej okazałości. Proszę mi dać sekundę i już go. Włączę Państwu. OK, to zapraszam do obejrzenia. Dziękuję bardzo. Wrócimy do prezentacji. I tym filmem zakończylibyśmy prezentację urządzenia Celis. I tak, moi drodzy, mamy za sobą omówione cztery urządzenia, które chciałem dzisiaj zaprezentować, więc możemy przejść w tej chwili do takiego krótkiego podsumowania i myślę, co najważniejsze, odpowiedzi na tytułowe pytanie, czy technologie bezdotykowe to chwilowy trend, czy przyszłość branży beauty. Już na początku mówiłem o tym, że branża beauty od pewnego czasu, to jest już od kilku lat, wraz z jej niesamowitym rozwojem, zmaga się z problemami kadrowymi oraz brakiem wystarczającej ilości wykwalifikowanych specjalistów, kosmetologów, masażystów, terapeutów. To między innymi właśnie wtedy napędziła się idea stworzenia rozwiązań umożliwiających przeprowadzanie zabiegów w sposób bezdotykowy, to znaczy bez konieczności ingerencji terapeuty. A jak widać, producenci stają na wysokości zadania i tworzą nowe urządzenia oraz technologie z coraz szerszym spektrum zabiegowym. Warto też przy tej okazji wspomnieć o tym aspekcie ekonomicznym, to znaczy jeśli właściciele salonów czy spa mają zatrudnioną mniejszą ilość specjalistów, z pozyskaniem których i tak jest problem, to mają po prostu niższe koszty utrzymania działalności. Pandemia związana z COVID-19, czyli z koronawirusem, stała się jedynie czynnikiem przyspieszającym rozwój tego trendu. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, Państwo zapewne również bardzo dobrze sobie zdajecie sprawę, że nigdy technologia nie zastąpi w pełni wspomnianych dzisiaj niejednokrotnie specjalistów. Ale patrząc na rozwój technologii bezdotykowych oraz ich coraz większe możliwości, jak zabiegi głęboko relaksacyjne, regenerujące, lecznicze, uśmierzające ból, detoksykujące, pielęgnacyjne, a również modelujące sylwetkę, wyszczuplające czy antycelulitowe, no to nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu i zdecydowanie jestem zdania, że technologie bezdotykowe będą wypełniały branżę beauty, spa and wellness w coraz większym stopniu. I to nie jest tylko chwilowy trend, ale na pewno jest to jej przyszłość. Mam nadzieję, że się Państwo ze mną zgadzają, że prezentacja była interesująca. Jeśli są jakieś pytania, to zaraz do nich przejdziemy. Ja jeszcze tutaj mam dla Państwa takie krótkie podsumowanie przygotowane, gdzie dodam jeszcze jedną rzecz. Zaprezentowałem Państwu dzisiaj cztery urządzenia, które według mnie są najbardziej interesujące i najszybciej zyskują popularność na całym świecie, ale proszę mieć na uwadze, że te urządzenia to nie są wszystkie urządzenia z technologiami bezdotykowymi, jest ich dostępnych troszkę więcej. I to jest ten moment, gdzie mamy czas na pytania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zapraszam do pisania na czacie. Mamy jeszcze 8 minut i postaram się na nie od razu odpowiedzieć. Jeśli pominę
Jeśli pominę jakiekolwiek pytania lub pojawią się one w późniejszym czasie, zachęcam Państwa serdecznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Kontakt do mnie będzie widoczny na ostatnim slajdzie, ale to już po ewentualnych pytaniach. Patrzę na czat, na razie podziękowania. Ja również Państwu dziękuję za poświęcenie ponad godzinki w niedzielny poranek. Poczekamy jeszcze chwilę, może pojawią się jakieś pytania i może nie będą na tyle trudne, że będę w stanie na nie odpowiedzieć. Pani Jolu, również dziękuję serdecznie. Jeszcze ktoś pisze, więc poczekamy. Panie Dawidzie, jak pan się zgłosi, to voucher, tak jak mówiłem, będzie przekazany. Moi drodzy, widzę, że pytań nie będzie, ale jeszcze ktoś pisze. Wygląda na to, jakbym wyczerpał wszystkie zagadnienia na wykładzie. Jeszcze chwilę poczekamy. Skoro pan Dawid wspomniał o voucherze, to ja przypomnę jeszcze raz to, co obiecałem. Deklaracja moja oczywiście ma pełne pokrycie. Proszę o zgłaszanie się do mnie drogą telefoniczną lub mailową. Ja już przerzucę na ostatni slajd. Więc bądźmy w kontakcie, jest do mnie podany numer, jest mój adres e-mail. Proszę zgłaszać się telefonicznie czy mailowo po vouchery. I jeżeli będą też jakieś pytania, tak samo jestem do Państwa dyspozycji. Jeszcze widzę, że ktoś pisze. Pani Małgosiu, również dziękuję bardzo. Jeszcze widzę, że ktoś pisze. Jeszcze chwilę poczekamy. A, tu widzę, że organizator jeszcze przypominał o certyfikacie. Moi drodzy, widzę, że nie ma pytań, nie będziemy przedłużać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim Wam za spędzenie ze mną czasu, za wysłuchanie mojej prezentacji. Początek dnia, 11.11. Życzę Wam wszystkim cudownej, przemiłej niedzieli, jak najbardziej słonecznej. W Warszawie się trochę przeciera, więc jest szansa, że będzie ładnie i zapraszam do kontaktu i czekam na kontakt z osobami, które będą chciały skorzystać z sesji na Spa Wave'ie, więc niech zgłaszają się po vouchery. Dzięki serdeczne i pozdrawiam.